Poniedziałek, 18 grudnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Kolejna para skarpetek, książka, której pewnie nigdy nie przeczytamy, te i wiele innych. Nietrafione prezenty. Ponad 60% Polaków przeznaczy w tym roku na przygotowanie świąt Bożego Narodzenia od 500 do 2000 zł. Tak przynajmniej twierdzą sondaże. Winna jest inflacja i wzrost cen. Z drugiej strony, po pandemii coraz mocniej stawiamy na wspólne przeżywanie chwil, a mniej na dobra materialne. Nie bez znaczenia jest też nasilający się trend ograniczania przesady, czyli kupujemy tyle, ile jest nam naprawdę potrzebne. Jak robimy zakupy, kiedy i ile na nie wydamy rzeczywiście, sprawdzała Magda Sincewicz. Każdy z nas ma na to inny sposób, w jednym jednak jesteśmy podobni. Tegoroczne święta na pewno nie zaskoczą nas na korzyść niższymi cenami, tego na to nie możemy liczyć. Jest nieco drożej. Tutaj badania pokazują, że planowane wydatki konsumentów mają się zmieścić gdzieś średnio, licząc w kwocie 1500 zł. Czyli porównując do zeszłego roku o 64 zł więcej na każdego członka rodziny. Przeznaczymy z tej kwoty prawie 600 zł na jedzenie. To wysokie ceny produktów spożywczych powodują, że ciężko jest oszczędzać. Wie pani, tam się szuka, gdzie taniej jest promocja, to się wtedy kupuje. A jak nie ma promocji, to się nie kupuje. Ja przeważnie, jak dostanę gazetkę nową, to idę i kupuję i promocje są. Eksperci radzą, by do zakupów podejść rozsądnie i wybrać się na nie znacznie szybciej. Rozłożyć je na dłuższy czas, korzystając nieraz z okazji, bo sklepy walczą o naszą uwagę. Dłużej się planuje. Bardzo, bo ja szczerze mówiąc to najczęściej robię sobie listę wszystkiego, co mówią, a dopiero potem jeżdżę po sklepach. Nie warto robić tego na ostatnią chwilę. Zdarza się też tak, że tuż przed świętami brakuje w asortymencie tego, czego szukamy. Zawsze pozostaje jedno rozwiązanie. My się skupiamy na tym, że wydajemy pieniążki. Oni sobie kupują to, co będą uważać za słuszne. Bo taki prezent nietrafiony to nie jest ciekawy. I co potem z nim zrobić? Rozwiązań jest kilka. W internecie funkcjonują nawet strony, na których znajdziemy przedmioty po okazyjnej cenie. Czy jednak warto je oddawać? Przecież najważniejszy w tym wszystkim jest gest. Dla strażaków z Bielska-Białej poniedziałek zaczął się po godzinie 4 nad ranem. Zostali wezwani do pożaru suszarni drewna. Na skutek pojawienia się ognia blaszany dach zapadł się do wewnątrz. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W momencie pojawienia się ognia nikt na terenie zakładu nie przebywał. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną rozległego pożaru. Fatima Orlińska. Wstępne ustalenia nie wskazują, jakoby do wybuchu pożaru miała przyczynić się osoba trzecia. Jednak straż pożarna podkreśla, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnej z możliwości. Kilkanaście zastępów walczyło z żywiołem przez kilka godzin, by ogień się nie rozprzestrzenił. Jednocześnie strażacy podkreślają, że na skutek zapalenia się składowanego drewna nie było zagrożenia ekologicznego. Paliła się suszarnia drzewa, dokładnie dwie komory suszarnicze, budynek o wymiarach 10×20 metrów. Pożarem było objęte drzewo, które się tam znajdowało wewnątrz i było poddane procesowi suszenia. Do pożaru zostaliśmy zadysponowani o godzinie 4:45. Pożar największy został ugaszony, a dogaszanie może potrwać kilka godzin, ponieważ trzeba dokładnie wszystkie drzewo, które znajdowało się wewnątrz tych komór suszarniczych, wywieźć, przelać wodą i zmagazynować w miejscu bezpiecznym. Później to miejsce będzie dozorowane przez pracowników zakładu, ponieważ przy tej pogodzie wiecznej może dojść do rozgorzenia. Jak przekazał dowódca akcji, wiatr powodował również utrudnienia w działaniach gaśniczych, jednocześnie rozganiając dym. Na miejsce zadysponowano 12 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Jako przyczyna powstania pożaru wstępnie brana jest pod uwagę awaria elektryczna urządzeń suszarni. Swoje działania prowadzi teraz policja. Otrzymaliśmy informację, że przy ulicy Strażackiej w Bielsku-Białej pali się jeden z magazynów. Na miejsce zadysponowano patrole policji. Na chwilę obecną ciężko jest tutaj wskazać przyczynę pożaru. W dniu jutrzejszym na miejscu zdarzenia ekspertyzę będzie wykonywał biegły z zakresu pożarnictwa, który jednoznacznie wskaże zarzewie ognia. W pożarze nie było osób poszkodowanych, ponieważ w momencie pojawienia się ognia nikt nie przebywał w magazynie.
Wigilia już w nadchodzącą niedzielę. Trwa ostatnia prosta w przygotowaniach do świąt. Zakupy, porządki, gotowanie. Przygotowania do metropolitalnej Wigilii rozpoczęły się też w Ministerstwie Samotności. Lokalne bistro zamienia się w główne centrum dowodzenia, do którego wciąż mogą zgłaszać się wolontariusze. Każdy może się zaangażować, choćby poprzez przyłączenie się do zbiórki słodyczy. Karolina Komada. Gonitwa, szukanie prezentów czy kupowanie jedzenia. Tak wyglądają te ostatnie dni przed Wigilią. Choć mimo świątecznej gorączki mieszkańcy metropolii nie zapominają o czymś ważniejszym. Należy pamiętać o tym, żeby spędzać czas z bliskimi, żeby wspólnie cieszyć się przy wigilijnym stole. Przede wszystkim o tym, że to taki rodzinny czas i w tym biegu, jaki teraz mamy, żeby pamiętać po prostu o tych najbliższych. Zawsze jest jedno wolne miejsce, jeżeli by ktokolwiek przyszedł, to dla niego już jest przygotowane. A takie wolne miejsca, bo aż 2000 będzie przygotowanych na metropolitalnej Wigilii dla samotnych. I choć do Wigilii zostało kilka dni, ostatnie przygotowania do wydarzenia już rozpoczęła Fundacja Wolne Miejsce. Dzisiaj poniedziałek, Wigilia w niedzielę, ale u nas już praca w re. Zabezpieczania bistro socjalnego w naszym społecznym Ministerstwie do Spraw Samotności. Wolontariusze salę jadalną, że tak powiem konsumpcyjną, przerabiają na taką salę produkcyjną. W kuchni też staramy się zrobić jak najwięcej miejsca dla wolontariuszy i generalnie całe ministerstwo przerobić na ten tydzień w największą kuchnię w Polsce, w której będzie gotowanych aż 5000 posiłków wigilijnych. W organizowanie Wigilii przyłączyły się też różne firmy. Jedną z nich jest Fundacja TVS, która dostarczy opłatki. Czas świąteczny jest szczególnym czasem, bo wtedy najchętniej pomagamy. My jako Fundacja TVS pomagamy potrzebującym przez cały rok, ale w tym roku właśnie teraz postanowiliśmy włączyć się w tę akcję, przekazując 2000 opłatków. Myślę, że to jest taki gest bardzo właśnie świąteczny i bardzo potrzebny. Opłatki są takim symbolem świąt. Tym symbolem świąt jest też pomoc. Każdy może zaangażować się przy organizowaniu metropolitalnej Wigilii dla samotnych. Oprócz gotowania i przygotowań w kuchni, wolontariusze będą potrzebni dzień przed Wigilią. Będziemy nakrywać stoły, będziemy dekorować sale, będziemy dekorować sceny, będą różnego rodzaju próby, próby teatralne, próby muzyków. Także od soboty w Międzynarodowym Centrum Kongresowym również zapraszamy, jeżeli ktoś ma wolny czas, zapraszamy do MCK-u do pomocy. Chętni mogą też dołączyć się do zbiórki słodyczy. Te będą dodawane do drobnych upominków dla osób uczestniczących w Wigilii. Wymiana żarówki, naprawa cieknącego kranu czy podłączenie pralki to stosunkowo proste czynności, choć czasem mogą być zmartwieniem, szczególnie dla osób starszych. W Sosnowcu władze miasta chcą wyjść naprzeciw samotnym. Pomoże w tym Złota Rączka, która zacznie pomagać sosnowieckim seniorom już od wiosny. To nie pierwsze miasto w aglomeracji, które inicjuje program. Złota Rączka dla seniora działa w Katowicach. Karolina Komada. Wielu seniorów może liczyć tylko na siebie lub wąskie grono bliskich przy codziennych pracach domowych, a przy braku odpowiednich narzędzi czy umiejętności może to być problem dla samotnie mieszkających osób starszych. Ma się to zmienić w Sosnowcu. Miasto rusza z programem Złota Rączka. Będzie specjalna infolinia, nad którą urzędnicy będą oczywiście czuwać, więc fachowiec, który przyjedzie usunąć awarię, to nie będzie człowiek z ulicy, tylko będzie przez nas wcześniej sprawdzony i zaakceptowany. Przyjęliśmy sobie taką zasadę, że chcielibyśmy, aby z takiej pomocy można było skorzystać raz w miesiącu, ale wiemy przecież, że zdarzają się naprawdę poważne awarie, które trzeba szybko usunąć i będziemy starać się też takie usługi naszym mieszkańcom świadczyć. Program skierowany jest dla osób, które ukończyły 65. rok życia i mieszkają w Sosnowcu. Pomoc uzyskają przy niewielkich pracach domowych, takich jak wymiana żarówki, naprawa przeciekającego kranu czy podłączenie pralki. Z podobnego programu korzystają mieszkańcy Katowic. Akcja Złota Rączka dla seniora rozpoczęła się w lutym 2020 roku i cieszy się popularnością. Tylko do końca czerwca tego roku 492 naprawy odnotowaliśmy. W ubiegłym roku to było blisko 1000 napraw dla 491 osób wykonanych, więc to pokazuje, że absolutnie ten program sprawdza się. Seniorzy chętnie z niego korzystają i w razie potrzeby, kiedy właśnie taką małą naprawę trzeba przeprowadzić, to chętnie dzwonią właśnie do katowickiej Złotej Rączki. Program Złota Rączka w Sosnowcu ma rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia. Wszystkie wykonane prace będą bezpłatne.
Szpitalne posiłki od lat budzą emocje. Ich zdjęcia nieraz pojawiały się i pojawiają w internecie w negatywnym kontekście. Najczęściej umieszczają je pacjenci. Teraz naszą zupę i drugie danie będą fotografować szpitale. Część z nich przystąpiła do pilotażowego programu Dobry Posiłek w Szpitalu, między innymi Piekarskie Centrum Medyczne. Dania na barwnych fotografiach w internecie może obejrzeć każdy. Po co? O tym Magda Sincewicz. Aż ślinka cieknie. Pacjenci w dawnych czasach i słusznie często narzekali na jakość wyżywienia, ale u nas w Piekarskim Centrum Medycznym od listopada jesteśmy w programie Dobry Posiłek w Szpitalu i to jedzenie znacznie się poprawiło. Nie dość, że poprawiło, to jeszcze bardzo urozmaiciło. Menu jest przygotowywane przez dietetyka i dostosowane do potrzeb każdego pacjenta. Dzięki temu chorzy codziennie mogą znaleźć zarówno coś pożywnego, jak i smacznego. Bardzo dawno temu, ileś tam 8 czy 10 lat temu, na śniadanie wiadomo chleb, masełko i herbata. A teraz tyle rzeczy, cokolwiek można sobie wymarzyć, tak full wypas, że naprawdę jest takie dobre jedzonko. Nie powstałoby ono bez tych, którzy dzień w dzień pracują nie tylko nad smakiem, ale także wyglądem serwowanych potraw. Ich zdjęcia publikowane są na profilu placówki. Jest szybko, energicznie i dużo pracy, bo na pewno posiłki są urozmaicone. Trzeba przygotować dodatki do śniadań, do kolacji. Oprócz tego podwieczorek, kompot jest, którego nigdy nie było. Czy dalej będzie? To się okaże po zakończeniu programu pilotażowego organizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten jesienią przyszłego roku przekaże wyniki Ministerstwu Zdrowia, które zdecyduje o dalszych losach programu. Obecnie umowy są podpisane do 30 czerwca 2024 roku. No i dla placówek, które przystąpiły do tego programu, to dodatkowe środki. Dodatkowe 25 zł dla każdego pacjenta, na każdą dobę. Dobry Posiłek funkcjonuje w ponad 50 szpitalach na terenie całego Śląska. Kolejne 11 czeka na podpisanie umowy, a wraz z nimi pacjenci, dla których smaczna potrawa nie jest bez znaczenia w procesie zdrowienia. Luty pod znakiem koszykówki w Sosnowcu. Na cały miesiąc w nowym obiekcie miejskim zaplanowano wielkie wydarzenia sportowe, a tysiące kibiców będzie mogło zagrzewać do walki reprezentację Polski kobiet i mężczyzn. Pierwsze mecze już 2 lutego. Fatima Orlińska. Wypełniony kalendarz na luty pokazuje, że Arena Sosnowiec, czyli nowa hala sportowa, która oddana została do użytku w ramach Zagłębiowskiego Parku Sportowego rok temu, spełnia swoją funkcję. Od początku planowano organizować tam duże wydarzenia sportowe, a obiekt cieszy się uznaniem dużych federacji. Cieszy nas przede wszystkim to, że naprawdę jest to hala, która gości u siebie najlepszych reprezentacji Polski, mężczyzn, bo od tego zaczęliśmy, zainicjowaliśmy w ten sposób halę. W tej chwili reprezentacja również kobiet będzie u nas gościła i to zarówno na rozgrywkach turniejowych, jak i jako zgrupowanie kadry, czyli ta część taka zaplecza treningowego. Bardzo jest to dla nas istotne, że po raz pierwszy będziemy gościć zawody lotto 3x3. To też nowość dla nas i wyzwanie, trzeba przemodelować halę pod te rozgrywki. I jak zapewnia Polski Związek Koszykówki, sportowych emocji nie zabraknie. To między innymi tradycyjne rozgrywki turniejów PKO SA Pucharu Polski z udziałem czołowych drużyn w Polsce. Organizatorzy zapowiadają, że na kibiców będzie czekało też sporo niespodzianek, a nie na wszystkie wydarzenia wstęp będzie odpłatny. Zapraszamy kibiców przede wszystkim na halę, żeby tu oglądać się chociaż i też przed telewizorami, bo wszystkie wydarzenia będą transmitowane w telewizji. 2-4 luty PKO SA Puchar Polski Kobiet, 7 luty mecz reprezentacji Polski Kobiet, 15-18 luty PKO SA Puchar Polski Mężczyzn, 22-24 luty lotto 3x3 Liga Kobiet i Mężczyzn, no i 26 lutego mecz reprezentacji Polski Mężczyzn z Macedonią. Dzięki którym miasto po latach zaznacza swoją obecność na sportowej mapie Polski. Duże wydarzenia to okazja nie tylko do promocji Sosnowca, ale i szansa dla lokalnych przedsiębiorców, którzy na przyjeździe drużyn, ale i kibiców mogą wyłącznie skorzystać. Tym bardziej, że współpraca ze związkami sportowymi zapowiada się długoterminowo. Miasto to może tylko przygotować infrastrukturę, sprzedać teren, znaleźć teren.
pod tego typu inwestycje i tutaj za nami przy ulicy Zaruskiego właśnie taki teren jest. Zachęcamy wszystkich do spojrzenia na przetargi, które są, bo jest to teren właśnie przeznaczony pod działalność usługową, hotelarską, restauracyjną. Także myślę, że i w tym zakresie coś w tym rejonie się będzie działo, co przyniesie dobre efekty ekonomiczne dla przedsiębiorców, ale też jak gdyby no, wypełni już do końca tą przestrzeń, bo oprócz obiektów sportowych będziemy mieć również możliwość, żeby sportowcy nie musieli daleko jeździć poza ten teren. Sprzedaż biletów na rozgrywki w koszykówce ruszy wkrótce. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.